Kozienczanką 1:1. Najpierw komentarz poproszę trenera gości, pana Mariusza Pawlaka. Dobry wieczór. No, po raz kolejny strzelamy bramkę na wyjeździe, ale naszym takim, to co nam się nie układa, to co naszym było takim priorytetem, że nie traciliśmy bramek, a teraz w każdym meczu traciłem bramkę, dlatego zaczęliśmy mecz znowu dobrze i wydawało się, że to jest gdzieś tam kwestia czasu, że wyjdziemy na prowadzenie. I to nas, moich zawodników, na początku troszeczkę, nie wiem, czy zmyliło, czy zapewnie się poczuli. Bramkę można było akurat tą, którą straciliśmy, można było uniknąć, tak? Bo zawodnik KS-u wyprzedził mojego zawodnika, a drugi no, nie zrobił, można powiedzieć, nic, żeby zatrzymać nawrota, który gdzieś tam dograł. Piłka wpadła i tak naprawdę zaczęliśmy znowu odrabiać straty. To, że strzeliliśmy bramkę, chwała chłopakom, że próbowali, tak? Próbowali gdzieś tam w kilku sytuacjach nawet zdobyć gdzieś kolejne, ale wiemy, że tutaj na terenie w Katowicach zdawaliśmy sobie sprawę, że no nie będzie łatwo. W drugiej połowie stworzyliśmy chyba dwie sytuacje, ale to za mało było dzisiaj, tak? W tym meczu, żebyśmy zdobyli 3 punkty. No, nie ukrywam, że chcieliśmy. Próbowaliśmy wyjść szybkim atakiem. Dikaj stworzył sobie jedną na pewno lepszą sytuację od nas. Mógł to spotkanie gdzieś wygrać. Natomiast nie, nasza determinacja, brakło nam troszeczkę, jak mówię, w końcówce argumentu tej trzeciej zmiany, takiego zawodnika ofensywnego. Wiemy, że Rafał Leśniewski niestety złamał nogę. Miał być to właśnie taki zawodnik, czy do wejścia, czy ewentualnie gry od początku. W rywalizacji z Tomkiem Mikołajczakiem, który no, nie ukrywam, nie jest w formie. Za mało Tomka widać w meczu. Też zastanawiamy się, co jest przyczyną. Ale mówię, no, mamy za chwilę 4 dni do następnego spotkania ciężkiego. Chcemy w końcu strzelić bramkę na własnym boisku. Będziemy robić wszystko, żeby w końcu zdobyć punkty w Chojnicach, bo wiemy, że ta tabela jest niby spłaszczona, ale za 3-4 kolejki to już będzie jakaś różnica. My nie chcemy zostać z tyłu, chcemy jak najszybciej się wydostać z tej strefy spotkowej. Dziękuję. Myślę, że w sumie zagraliśmy niezłe spotkanie, chyba najlepsze w tej rundzie, natomiast to nie wystarczyło do tego, żeby odnieść zwycięstwo. Wydaje mi się, że byliśmy zespołem lepszym, pomimo tego, że graliśmy 2 dni później niż Chojniczanka, mieliśmy długą podróż ze Świnoujścia. Nie było tego widać i na pewno zawodnicy dążyli do tego, aby ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. Stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, które niestety gdzieś tam nie udało się sfinalizować i tego na pewno szkoda, bo te 3 punkty byłyby bardzo cenne dzisiaj. Dziękuję. Wiadomo, że troszeczkę modne stało się od Mistrzostw Świata wyjścia bramkarzy. Wiadomo, że to jest nawet dobre, mówi się często jako ostatni stoper i często są to skuteczne interwencje, ale z pana perspektywy z ławki rezerwowej to wyjście, a to nie. No, myślę, że tutaj nie w tej sytuacji, no, popełnił Anton błąd, zresztą sam przyznał, natomiast no, tak to mówi się, że piłka nożna jest grą błędów, prawda? Sytuację wcześniej wybronił gdzieś tam kapitalny strzał zawodnika Chojniczanki i w tej po prostu się przeliczył. Myślę, że to nie był moment dobry na to, aby wychodzić z bramki. Chciałem jeszcze zapytać o Łukasza Pilorze, bo zawodnik gra na prawej obronie. Nie włączy się zbyt często do akcji ofensywnych, ale też były takie momenty, kiedy go zabrakło na skrzydło, były takie piłki na bok. Jakie on ma założenie tak generalnie? Dzisiaj miał takie założenie, że miał się nie włączać. Mieliśmy inny sposób na prowadzenie gry. Natomiast to, że gdzieś go brakło, zawsze jest tak, że zawodnicy przesuwają w stronę piłki. Jeśli piłka jest po naszej lewej stronie, to trudno, żeby Łukasz Pielos stał zawodnikiem po drugiej stronie linii. I jest to normalne, natomiast kilka razy zdążył i na tym to polega. Gdzieś chcemy zrobić przewagę w jednym rejonie boiska, to tych zawodników, którzy są mniej niebezpieczni, no, trzeba odpuścić. Macie to, bo to też mam pytanie do pana trenera. Czy pan trener widzi konieczność wzmocnienia GKS-u jeszcze w tym okienku? Rozmawialiśmy na ten temat, bo pojawiają się jakieś nazwiska, natomiast to rzeczywiście, tak jak mówiliśmy już kiedyś, to musiały być nazwiska, które rzeczywiście będą robiły różnicę.
tak jak mówię, gdzieś w ostatnich dniach rozmawialiśmy na ten temat, ale niektóre z tych spraw jakby są już nieaktualne. Nie widzę dalszych pytań, także na zakończenie chciałbym tylko dodać, że dzisiejsze spotkanie oglądało 1950 osób. Dziękuję bardzo i dobranoc.